W sierpniu tego roku w Browarze B, fantastycznej instytucji kultury we Włocławku, miał się odbyć 19. ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów. Niestety sytuacja pandemiczna w Polsce pokrzyżowała nie tylko nam plany i musieliśmy spotkanie odwołać. Od 2016 roku mamy fantastycznych partnerów przy organizacji ARS-u. Otóż jest to Urząd Miejski we Włocławku na czele z panem prezydentem, któremu tu serdecznie dziękuję, oraz wymieniana wcześniej Instytucja Kultury Browar B. W związku z tym, że niestety nie mogliśmy się spotkać na żywo, przygotowaliśmy dla państwa materiały edukacyjne, filmowe materiały edukacyjne, które chcemy państwu przedstawić. Mam nadzieję, że będzie to inspiracja oraz jakaś tam minimalne zastępstwo braku spotkania we Włocławku. W filmowym programie edukacyjnym proponujemy państwu zajęcia z tańca, muzyki, folkloru, teatru oraz literatury i fotografii. Mam nadzieję, że będzie to inspirujące i na podstawie tego materiału będziecie państwo przygotowywali się do kolejnej edycji ogólnopolskiego przeglądu, który mam nadzieję odbędzie się w 2022 roku. Zapraszam bardzo serdecznie i przypominam, że całość materiału przygotowała dla państwa Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Zapraszam państwa niejako na warsztaty turystyczne. Na warsztatach poznacie państwo, jakie regiony etnograficzne tworzą nasze województwo, jakie zwyczaje ludowe przetrwały w tych regionach. Chcemy państwa zachęcić również do zapoznania się z najciekawszymi zabytkami naszego regionu, które warto odwiedzić w wolnych chwilach. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, nazywam się Hanna Łopatyńska. Jestem kustoszem w Muzeum Etnograficznym w Toruniu i w tej chwili znajdujemy się na wystawie stałej zatytułowanej Tajemnice codzienności, kultura ludowa od Kujaw i Bałtyku od 1850 do 1950 roku. Chciałabym państwu opowiedzieć w tym pięknym miejscu, właśnie w części poświęconej obrzędowości dorocznej, o najciekawszych zwyczajach spotykanych w regionach należących obecnie do województwa kujawsko-pomorskiego. Nie sposób mówić o wszystkich zwyczajach. Ich jest bardzo wiele i większość tych zwyczajów jest charakterystyczna także również dla innych regionów Polski. Także nie będę im poświęcać czasu. Natomiast chciałabym się skupić wyłącznie na tych zwyczajach, które są czymś wyjątkowym, których poza naszym województwem nigdy, nigdzie państwo nie spotkacie. I do takich właśnie wyjątkowych, ciekawych zwyczajów należało zapustne kolędowanie z maszkarami zwierzęcymi. Do czasów II wojny światowej kolędowanie to spotykane było w różnych regionach, na Kaszubach, w Borach Tucholskich, na ziemi chełmińskiej, na Kujawach, Pałukach. I warto wspomnieć, że zapusty jest to czas ostatnich dni karnawału, od czwartku, tłustego czwartku do wtorku przed Środą Popielcową. I zwyczaje związane z tym właśnie okresem, czyli konkretnie kolędowanie z maszkarami zwierzęcymi, jest zwyczajem o starej genezie i ma związek z przedchrześcijańskim zaklinaniem urodzaju, z magią wegetatywną, z przełomem starego i nowego roku, z przełomem zimy i lata. Tak jak powiedziałam, te zwyczaje kolędnicze były niegdyś bardzo popularne, ale niestety one w większości regionów zanikły, poszły w zapomnienie. Natomiast na Kujawach chodzenie z maszkarami zwierzęcymi jest żywe do dzisiaj i nawet jest zwyczajem kwitnącym, możemy powiedzieć. Nazywa się ten zwyczaj chodzeniem z kozą albo po prostu kozą. I faktycznie koza jest jak gdyby główną bohaterką tych zwyczajów kolędniczych. W tym kolędowaniu biorą udział mężczyźni, tak było tradycyjnie.
którzy z maszkarami w rękach, poprzebierani w różne stroje, kolędują od domu do domu i składają życzenia, otrzymują w zamian datki w postaci jedzenia czy pieniędzy. Maszkara kozy to nic innego jak drewniany łeb zwierzęcia z kłapiącą szczęką na drągu, trzymany przez kolędnika, który chowa się pod płachtą. I niegdyś z tą maszkarą odgrywano scenki, udawano, że koza zdycha, cucono ją uderzaniami bata lub pojeniem wodą czy alkoholem. Koza ożywała i w ten sposób, w taki symboliczny sposób przedstawiano proces corocznego zamierania przyrody na zimę i ożywiania przyrody na wiosnę. Ponieważ warto również wspomnieć o tym, że to zapustne kolędowanie odbywało się już właśnie w takim ostatnim czasie zimy i jednym też głównym z jego celów było nakłonienie wiosny do przybycia i ożywienie przyrody. Cały zwyczaj kolędniczy nazywa się chodzeniem z kozą, ale w tej grupie kolędniczej spotykane są również postacie. Kolędnicy niektórzy przebrani są za bociany, trzymają w rękach łby, bocianie z drewna i również chowają się pod płachtami. Przebrani są niektórzy kolędnicy za konie. Te maszkary koni są troszeczkę bardziej trudniej, tak bardziej skomplikowaną, mają konstrukcję, przypominają troszeczkę krakowskiego lajkonika, a jeździec na tym koniu często pełni funkcję takiego jak gdyby porządkowego, dyscyplinując całą grupę i prowadząc ich kolędników od domu do domu. Kolędnicy, ważną taką też postacią wśród tych kolędników jest niedźwiedź, czyli mężczyzna dawniej owinięty słomą lub grochowinami albo w kożuchu odwróconym futrem na wierzch. Oprowadzany jest przez przewodnika i ta postać nawiązuje do takich dawnego zwyczaju oprowadzania żywych niedźwiedzi po wsi, spotykanych jeszcze w XVIII wieku. I zadaniem niedźwiedzia jest tarzanie się po ziemi po to, ażeby przekazać swoje siły witalne ziemi budzące się do życia. Te zachowania kolędników mają taki miały niegdyś taki sens magiczny. Wypowiadano taką formułkę, gdzie koza chodzi, też się żytko rodzi, kędy i tropy powstają kopy, ale również pewne gesty miały takie znaczenie magiczne. Wierzono bowiem, że jeżeli dziewczyna zostanie dotknięta dziobem bociana, to wkrótce zostanie mamą, a pomazanie twarzy sadzą przez kolędnika przebranego za kominiarza jest bardzo dobrą wróżbą na przyszłość. Maszkarom zwierzęcym towarzyszą w korowodach również postacie ludzkie, czyli mężczyźni poprzebierani za młodą parę, za cygana, Żyda, cygankę, za różnych rzemieślników, czyli kominiarzy, druciarzy. Czyli jest to bardzo barwna, kolorowa grupa, która jest bardzo chętnie przyjmowana przez mieszkańców wsi. Są takie wsie, w których kolędnicy z kozą przychodzą co roku od wielu lat. Jest to zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. W tych strojach kolędniczych już coraz rzadziej spotyka się takie te materiały, które były kiedyś, a więc słomę, futro, grochowiny, misie już nie są takie groźne, przypominają często misie przytulanki. Również zmieniają się inne postacie. Takim znakiem czasu jest na przykład to, że przebierańcy udający diabły bardzo często współcześnie przypominają postacie z horrorów czy z filmów fantasy. Czyli tu jest to zwyczaj bardzo stary, ale który no, zmienia się z biegiem czasu, ale no, bardzo pozytywne jest to, że cały czas jest to zwyczaj rozwijający się i kultywowany w sposób spontaniczny. Jest to jak gdyby wewnętrzna inicjatywa społeczeństwa konkretnych wsi.
Kolejnym zwyczajem bardzo ciekawym, związanym również z Kujawami, ale już praktycznie niepraktykowanym nigdzie, jest zwyczaj wywożenia młodych mężatek, zwanych żeńcowymi. Niegdyś w XIX wieku obchodzono go w środę popielcową, ale ponieważ był to zwyczaj wesoły, pogodny, taki bardziej rozrywkowy, nie przystawał już on do poważnego czasu pierwszego dnia postu, dlatego przeniesiono go na wtorek zapustny. Polegało to na tym, że młode kobiety, które w karnawale wyszły za mąż, musiały się wkupić do grona starszych mężatek. Było to jakby taki akt inicjacyjny. Starsze kobiety dekorowały wóz albo półwozie wstążkami, zielonymi gałęziami, szmatami, chustami i przyjeżdżały tym wozem do domu młodej mężatki. Wsadzały ją, wprowadzały ją na ten wóz. Początkowo w tym zwyczaju brały udział wyłącznie kobiety. Z czasem dołączyli się mężczyźni, którzy pilnowali tego, ażeby ta młoda mężatka po drodze gdzieś tam nie uciekła. I kobiety, te starsze kobiety były poprzebierane w różne śmieszne stroje i kobiece i męskie. Cała ta grupa na wozie zajeżdżała do karczmy i tam młoda mężatka musiała poczęstować, zafundować wódkę, poczęstunek starszym koleżankom po to, ażeby wkupić się jak gdyby do ich grona. Ten zwyczaj był jeszcze w niektórych wsiach, na przykład w Słomkowie, praktykowany jeszcze w latach 70. Mamy w muzeum zapisy relacji, rozmów z tymi kobietami, które brały w tym udział i no, czasami rzeczywiście ten zwyczaj przybierał takie formy dosyć drastyczne, ponieważ te młode mężatki pojone były jakimiś niesmacznymi miksturami, gdzieś tam po drodze je wyrzucano z tego wozu, także było to dla nich bardzo często takie traumatyczne przeżycie, no i prawdopodobnie ze względu na ten taki może czasami nawet drastyczny przebieg, zwyczaj ten przestał być na wsiach praktykowany. Kolejnym bardzo ciekawym zwyczajem charakterystycznym i spotykanym wyłącznie na Kujawach, w dawnych czasach również na Pałukach, był zwyczaj związany z Wielkanocą, konkretnie z niedzielą wielkanocną, zwany przywołówkami, ale również mówiono na ten zwyczaj przywoływki, wołanki, wywoływanki. Było to uzależnione od miejscowości, w której zwyczaj ten występował. Na pewno dokładnie nie wiadomo, jak stary jest ten zwyczaj. Na pewno ma on więcej niż 200 lat, ale i tak jak powiedziałam, niegdyś był faktycznie bardzo popularny i na Kujawach, i na Pałukach. Polegał on na tym, że w niedzielę wielkanocną grupa chłopaków, kawalerów, udawała się w jakieś ważne miejsce wsi, mógłby to być plac, wzgórze, jakieś wysokie drzewo, albo dach karczmy, czy dach stodoły. I z tego miejsca wygłaszali ci młodzi ludzie przywoływki, czyli były to takie krótkie rymowanki poświęcone dziewczynom z danej wsi. Już wcześniej, w Wielkim Tygodniu, przygotowywano się do tego. Mianowicie ci młodzi ludzie przygotowywali listę dziewcząt, które miały być w niedzielę wielkanocną wywołane. Przy każdym nazwisku dziewczyny dopisywano nazwisko chłopaka, który wpłacił za daną dziewczynę okup w postaci pieniędzy lub alkoholu. Jeżeli dziewczyna była miła, ładna, sympatyczna, pracowita, a na dodatek chłopak złożył za nią suty okup, to dziewczynę wywoływano przychylnie. Natomiast jeżeli dziewczyna była brzydka, leniwa, niesympatyczna, nielubiana, to przywoływka była krytyczna. No i tak jak później właśnie już po stworzeniu listy dziewcząt, dla każdej dziewczyny układano
taką krótką rymowankę chwalącą albo ganiącą daną dziewczynę. I generalnie była taka zasada, że każda dziewczyna ze wsi powinna być wywołana. Jeżeli jakąś dziewczynę pominięto, oznaczało to, że jest ona z jakiegoś powodu nieakceptowana przez lokalne środowisko, na przykład dlatego, że jest posądzana o czary. Czyli był to taki zwyczaj, który miał bardzo wiele właśnie takich cech. Był to zwyczaj zarówno wychowawczy, matrymonialny, zalotny, ale również taki społeczny, pokazujący, kto jest aprobowany, a kto nie w danej wsi. Ten zwyczaj do dzisiaj jest praktykowany tylko w jednym miejscu, mianowicie w Szymborzu. To jest dzisiaj dzielnica Inowrocławia, a przed 1934 roku była to oddzielna wieś. I dzieje się to dzięki działalności Stowarzyszenia Klubu Kawalerów, który od 1833 roku, czyli od momentu powstania, rok w rok organizuje przywołówki u siebie właśnie w Szymborzu. Odbywa się to w bardzo taki sposób uroczysty. Jest w to zaangażowana orkiestra kolejowa, przyjeżdża wielu widzów, nie tylko z Inowrocławia, ale również z okolic. I wszystkie przywołówki układane w kolejnych latach wpisywane są do zeszytów protokołów. Także można zobaczyć, przeczytać, jak te przywołówki brzmią. Warto tutaj wspomnieć, że najstarsza przywołówka została zapisana przez XIX-wiecznego etnografa Oskara Kolberga w 1867 roku. I brzmiała ta pierwsza, najstarsza znana przywołówka w ten sposób. Podaję do wiadomości, że żółwka, ponieważ nieładnie się ubierała, w chałupie porządku nie trzymała, do roboty nie chodziła, z wszystkimi się pokłóciła, dostanie taki dyngus. 100 beczek wyleją na nią wody, 100 rusk jej dadzą. Żółwka się nie boi, bo Jasiek z wódką za nią stoi. I troszeczkę młodsza przywołówka z 1930 roku. Pierwszy numer ode dwora, jest tam dziewczyna ładna, urodna. Do ludzi podobna, trzeba tam na nią 5 kubów wody do jej urody. I tutaj proszę właśnie zwrócić uwagę, że na końcu, na początku przywołówki jest przedstawienie dziewczyny, jest informacja, który chłopak ją wykupił i na koniec jest zapowiedź, ile wody w poniedziałek wielkanocny zostanie na daną dziewczynę wylane. I faktycznie w Szymborzu w poniedziałek wielkanocny rano członkowie klubu kawalerów chodzą od domu do domu i dziewczyny, które były w niedzielę wywołane, są polewane wodą. Boże Narodzenie jest takim czasem, kiedy w regionach naszego województwa spotykamy zwyczaje typowe, charakterystyczne dla innych regionów polskich, takie jak kolędowanie z szopką. My tutaj widzimy szopkę kujawską, ale ciekawym zwyczajem jest również kolędowanie maszkar zwierzęcych już w Adwencie i w Bożym Narodzeniu. Do dzisiaj, do czasów współczesnych, ten zwyczaj praktycznie zachował się wyłącznie w Borach Tucholskich, mianowicie w miejscowości Sucha. Spotkać można w Wigilię grupy kolędnicze chodzące z maszkarami zwierzęcymi, których znaczenie i symbolika jest podobna do tego, jakie spotykane było przy maszkarach zapustnych, o których mówiłam wcześniej. W Suchej można spotkać kolędników, którzy chodzą z maszkarą konia, kozła, z przebierańcem przebranym za komendanta, za Żyda. Ale ciekawą taką cechą tych grup kolędniczych w Borach Tucholskich, konkretnie w Suchej, jest postać gwiazdora, który nie wygląda tak jak taki gwiazdor tradycyjny, tak jak tutaj ten, którego widzimy z Kaszub w wspomnianym płaszczu, ale jest to gwiazdor, który jest już jak najbardziej gwiazdorem współczesnym, ponieważ gwiazdor Suchej chodzi w czerwonym płaszczu,
w czerwonej czapce i przypomina świętego Mikołaja, znanego nam z kultury popularnej. Czyli ta grupa kolędnicza z Suchej jest właśnie przykładem takiego połączenia kolędowania tradycyjnego z tradycyjnymi rekwizytami, już z postaciami, ze zwyczajami nowymi, znanymi od kilkudziesięciu lat. Co ciekawe, również zmienia się troszkę funkcja tych kolędników, ponieważ oni nie tylko chodzą po to, żeby złożyć życzenia i odebrać za to jakieś dary, jakąś zapłatę za te życzenia, ale również chodzą po to, ażeby obdarowywać dzieci, ponieważ przed wejściem do domostwa rodzice przekazują im upominki, które następnie ten gwiazdor, zwany również czasami Mikołajem, przekazuje mieszkającym w danym domu dzieciom. Również żniwa były czasem, kiedy na Kujawach spotykane były wyjątkowe, nietypowe, oryginalne zwyczaje. Wiązały się one z wprowadzaniem młodych ludzi do środowiska wytrawnych, starych, doświadczonych żniwiarzy. Tych młodych chłopaków, którzy po raz pierwszy brali udział w żniwach, nazywano frycami albo wilkami. Dziewczęta przygotowywały dla nich wieńce, dekorowały ich tymi wieńcami. I ci żniwiarze musieli, młodzi żniwiarze musieli wykazać się przed najbardziej doświadczonym kosiarzem, zwanym marszałkiem, swoimi umiejętnościami. On te umiejętności oceniał, jeżeli były niewystarczające, fryców karano uderzeniem bata lub strychulca. Oczywiście wszystko to miało taki raczej symboliczny charakter. I po tym egzaminie udawano się, cała grupa żniwiarzy razem z dziewczętami, z pomocnicami, udawała się do dworu, do dziedzica, któremu oznajmiano, że złapano fryców lub wilków w zbożu. Tam tych młodych ludzi troszkę tak poniewierano, poszturchiwano, pchano, popychano, okładano i dopiero gdy któraś z dziewcząt podbiegła do fryca i zarzuciła mu na głowę swoją chustę, w ten sposób jak gdyby go wybawiała od tej całej sytuacji i młody człowiek był już przyjęty do grona wytrawnych żniwiarzy, a całe spotkanie kończyło się poczęstunkiem, wspólną zabawą. Takim ciekawym zwyczajem również związanym ze żniwami, spotykanym głównie między innymi i na Kujawach, także na Pałukach, było wykonywanie przez dziewczęta ozdób ze słomy, takich broszek, przypinek do kapelusza, którymi dziewczęta obdarowywały wybranych chłopaków. Dla siebie dziewczęta wykonywały pierścionki, bransoletki, inną biżuterię. Na pałukach te ozdoby żniwne nazwane były plotkami i był to również taki przykład z zabiegów zalotnych, matrymonialnych, typowych dla młodych dziewcząt, chłopaków, którzy czuli wobec siebie sympatię. Zwyczajem bardzo ciekawym, spotykanym wyłącznie na Kujawach, ale nie związanym z żadnym konkretnym momentem roku obrzędowego, jest zwyczaj sypania wzorów z piasku. Wzory z piasku sypano w ciągu praktycznie całego roku, przed wszystkimi ważniejszymi świętami kościelnymi, przed uroczystościami rodzinnymi również czasami. I zajmowały się tym gospodynie na Kujawach, utalentowane kobiety, które używając miękkiego, suchego, białego piasku wysypywały ornamenty na polepach we wnętrzach domów, a także na dróżkach czy placykach w okolicy obejścia. Przeważnie były to motywy roślinne, ale zdarzały się również motywy geometryczne, gwiazdki, znaki solarne, swastyki, krzyżyki. I te właśnie motywy geometryczne, o których wspomniałam przed chwileczką, świadczą o takim bardzo starym, dawnym
pochodzeniu tego zwyczaju, ponieważ te motywy geometryczne związane ze słońcem mają genezę jeszcze przedchrześcijańską. Ten zwyczaj był spotykany w wielu wsiach na Kujawach. Wzory z piasku sypały gospodynie w Łagiewnikach, w Boniewie, w Kruszynie, w Gołaszowie, w Żarowie. Bardzo często dla kobiet jakąś inspiracją do sypania wzorów były dywany, kobierce, które kobiety widziały w dworach czy w kościołach i później we własnym domu, na własnym podwórku starały się odwzorować te piękne ornamenty. W Świątkowicach na przykład dziewczęta, które były w takim czasie już przedmałżeńskim, starały się wysypać jak najpiękniejsze wzory po to, ażeby zwrócić na siebie uwagę ulubionych chłopaków. Ten zwyczaj niestety już zanikł, ale można obejrzeć pokazy sypania wzorów z piasku dzięki działalności instytucji kultury, domów kultury. Także jeszcze są znane kobiety, które potrafią, znają, posiadają umiejętności właśnie sypania wzorów piaskiem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Ja oczywiście ze względu na ograniczony czas opowiedziałam tylko o tych obrzędach najciekawszych, wyjątkowych. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o zwyczajach dorocznych i rodzinnych w regionach wchodzących w skład województwa kujawsko-pomorskiego, zapraszam do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wystawę stałą i do naszego parku etnograficznego.